Około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. Co znaczy: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ewangelia według Mateusza 27:46. Fragment ten opisuje moc miłości. Ukrzyżowanie Pana chwały było w całej historii najbardziej nadzwyczajnym spośród wszystkich wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały miejsce na tej ziemi. Także i to niewypowiedzianie żałosne wołanie: Boże mój, czemuś mnie pozostawił, jest absolutnie jedynym w swoim rodzaju w całej historii ludzkości. Dawid pisze tak: byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony. Psalm 37, werset 25. A jednak około 1000 lat później się to wydarzyło. Ten jedyny sprawiedliwy został opuszczony przez Boga i to z powodu moich i twoich grzechów, gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie. Pierwszy list Piotra, 3:18 oraz 2:24. Począwszy od Betlejem aż po Golgotę, Pan Jezus Chrystus prowadził nieporównywalne z nikim życie, zawsze wyłącznie ku czci Bożej. Gdy rozpoczynając swą publiczną służbę, modlił się, otworzyły się natychmiast niebiosa, z których Bóg poświadczył publicznie, jak wielkie upodobanie znalazł w życiu swego Syna. Jednakże wtedy, gdy podwyższony ponad ziemię, Pan Jezus Chrystus zawisł na drzewie przekleństwa, pomimo jego wołania niebo pozostało zamknięte. Wobec Żydów powiedział Pan Jezus Chrystus z pokojem w sercu: a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, jak to poświadcza nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana, 8:29. Wtedy Pan Jezus krzyczał z głębi najstraszliwszych tortur i pytał: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ewangelia według Mateusza, 27:46. Tak, mamy tu opisaną moc miłości. Na to potężne pytanie: dlaczegoś mnie pozostawił? Serce każdego wierzącego odpowiada natychmiast: z mojego powodu. Prawdopodobnie nie ma niczego, co uświęca duszę tak bardzo, jak właśnie głębokie rozważanie tej sceny z Golgoty. Co trzymało Syna Bożego tam na krzyżu? Miłość do Jego Ojca oraz miłość do Ciebie i do mnie. Do swoich uczniów Pan Jezus Chrystus powiedział: lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Ewangelia według Jana, 14:31. A każde dziecko Boże może jedynie dodać: On mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie, jak to mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 2:20. Salomon pisze: wielkie wody
nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Pieśń nad pieśniami, 8 rozdział, werset 7. Do tego można przytoczyć słowa pieśni: uwielbiam miłość niepojętą, co w Zbawcy mym objawia się. Uniżam się przed mocą świętą, co z grzechu wydźwignęła mnie. Uwielbiam miłość niepojętą, co Zbawcy mym objawia się. Uniżam się przed mocą świętą, co z grzechu wydźwignęła mnie. Kiedy po raz ostatni oddałeś uwielbienie Synowi Bożemu za tę Jego miłość? Tak, zadaj sobie to pytanie. Co dzieje się w twoim sercu, gdy rozmyślasz o 3 godzinach ciemności z Golgoty? Daj Mu przez swe życie odpowiedź na to, co On uczynił dla ciebie na krzyżu. Około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże, mój, czemuś mnie pozostawił. Ewangelia według Mateusza, 27 rozdział, 46 werset.